are safe here for now. We will plan in the morning. You have done well. Now I must prepare you for the rest of your journey. Zeus is all-powerful now, but it was not always so. Ages ago, the Titans ruled the universe under Cronos, and humanity suffered under their harsh rule. Castor! Hello, witam was bardzo serdecznie. Co tu się dzieje? Jestem w jakimś śnie. A to kolejny odcinek z Age of Mythology, a ja jestem w jakimś śnie i ciekawe co tu się dzieje. Muszę go sfollowować. Bo mój son, synek, mały synek. Garrison the relic into the temple and defend the temple. Okej. Gdzie jest ta relikwia cała? To jest nadal sen, czy muszę coś tu robić? A, tu jest relik. Dobra. Było to bardzo trudne. Ty młody też byś mógł pomóc. Bronić tej świątyni. Ale to tylko sen. Ile on ma życia? 500 miał. Sobie widzę i tak sobie radzę. On dostał piorunem. Dobra. Defeat the Guardians of the Shrine. Żałuję, że nie mam po polsku, no nie, bo lepiej byłoby się w tym porozglądać. Czy mi nie przeszkadza, co nie, ale na pewno nie wszyscy znają angielski, prawda? Wiecie jak jest. No nic, przejdziemy ten sen. On tu widzę, że mam jeszcze swoich ziutków do pomocy. To dobry sen. Ciekawe, czy wy też macie takie sny. Możecie dać znać w komentarzu, nie pogniewam się. Za jakiś odbiór i za wszystko. Dobra, wzięli i przypadli. Zeus, Poseidon and Hades did battle with the Titans in a great war. Cronos and the Titans were imprisoned in Tartarus, the deepest part of the underworld. Zeus came to rule over all the heavens. Poseidon envies his brother's domain and wishes it for himself. Cronos knows this and tempts Poseidon with promises of power if he is released. Poseidon? No. Oh. Yes. There are several places where one can enter Tartarus. But Zeus sealed them all with adamantine doors. These can only be opened by a mortal's hands, Gargarensis. The gate. That's what we saw when we entered Erebus in Greece. Yes. Gargarensis believes that if he helps the Titans return, Poseidon and Cronos will make him immortal as a reward. Jasne. Prostagma? Esto. Bo przecież... Destroy this landslide to escape the underworld! Ne. Bo przecież... Tak to się robi, nie? Że on na pewno nam... Ej, armio. Cześć, armio. Jakaś bardzo potężna armia, haha. Dobra, złapałem wszystkich chyba. Dobra, chyba tak. Dobra, to jazda. Zabijemy tutaj jaszczurki jakieś przerośnięte. Cokolwiek do mnie mówisz, to nie rozumiem. Wszyscy dalej są pochłonięci. Tak. Tak z taką armią ruszamy. Kurczę, duża ta skała. Nie będę sprawdzał ile ma HP, bo potrzebujemy całe wojsko mieć zaznaczone. Tam ich ciężko będzie złapać. Tu mam dużo jakichś priestów czy księży. Spoko. Zeus Storm. Żeby nam Zeus pomagał. Dobra, trzeba się odwrócić jednak i tutaj powalczyć.
Bo nam zniszczą machinę mlężnicza, tego nie chcemy. Więc najpierw tej przerośniętej jaszczurki, potem resztę. Dobra. Lecimy, lecimy. I nie śpimy? Coś w tym stylu, ale ciężko, ciężko, ciężko. Bo się domyślać, trzeba zrozumieć, co trzeba zrobić. Chyba gra prowadzi, ale to też trzeba mieć swój zmysł do tego. Do mitologii. Tu przechodzimy dalej. I co się dzieje? Your enemy lies across the sea, father. Hey, jestem już tutaj. Co? Czemu jestem nagle czerwony? Nie rozumiem. We've got to establish a base on the far shore as quickly as possible. Prostagma. No to płyniemy. Nagle zmienimy barwy z niebieskich na czerwone i nie kumam, o co kaman. Dobrze, dobrze, dobrze. Chociaż niebieskie jest moim ulubionym kolorem, więc o co chodzi? Halo. Nie tak się umawialiśmy. Dobra, jakieś krakeny są, to oni sobie chyba tym... Z tym sobie to poradzą, a... Dobra. Train an army and destroy the enemy wonder. Aha, muszę cud zniszczyć. Dobra. A gdzie są moi robotnicy generalnie? Muszę sobie ich wymyślać. Okej. Okay. Oni tu postaną. Stworzymy robotników. I przejdziemy drogę do cudu. Chociaż to jest grecki cud, ale Poseidon. Evil Empire Poseidon, okej. Najpierw zaczniemy od dwóch domów, myślę. Co? Chciałbym, wierz mi. Dawaj, niszczymy to. Nie ma siły, trzeba to zniszczyć, ale że się od razu pojawiły machiny oblężnicze. Dobra, naprawmy to centrum miasta całe. Szybko, szybko. Dobra. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tutaj budujemy, tak? Potrzebujemy jeszcze trochę tej armii. Znaczy armii tych robotników. I tutaj ostatniego. Tamci zbudują to. I zbudują to. Jeszcze fortecę sobie machniemy tutaj. I zobaczymy, co dalej. Jeszcze by się port przydał, to na pewno. Na pewno się przyda port i będziemy łowić ryby. Port, 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 port. Malista. Leje. Statki trochę niech się rozsuną. Widziałem, że mamy golda, więc też się trzeba zacząć przygotować, by to zebrać. Tutaj ulepszymy wszystko. Dobra, przeżyłeś, Ziutku, cieszę się.
Oczywiście chcemy mieć ulepszonych kawalerzystów teraz. Cztery pola, ale zrobimy ich więcej. I potrzebujemy świątyni. Dobra, położę ją gdzieś tutaj jakoś względnie. Bo tutaj jest. Jestem siłami Hadesa. Mogę podnieść tą właśnie tą relikwię, czy jak to tam się zwie. Dziutko tutaj robić. A, ogródek. Więc gitarka, no. Szybko z tą świątynią, panowie. Dobra. I tą też tutaj zaniesiemy, dobra. Teraz tak. Fishingi. Potrzebujemy też ziutków do drewna. No, to w sumie tutaj możecie już ciąć, bo mamy tutaj dostępne. To i tamto, to i owo. Pan Pegas, zwiadowca od wroga, który tu przybył. Dobra, ja tu bym trochę pozwiedzał jeszcze. No właśnie w ten sposób pozbył się tutaj tych rybackich wrogów. Możemy nawet próbować zniszczyć tutaj posąg. Nie wiem, czy tu sięgną krakeny, ale nie sięgają, dobra. Znajdę coś innego. Będą mogły zniszczyć. Może tu sięgną. Serio nie sięgacie? Ale z was dziwni. Dziwne krakeny, ludki. Dobra, tutaj coś mamy. Tutaj coś mamy. I tutaj też coś mamy. Okej. Okay. Też możemy zrobić jeszcze jedno. O, dobra. Serio, z tej strony atakują. Powinienem się jakoś zabudować czy coś. Nie spodziewałem się, że będą mnie atakować z tej strony nawet. Dobra, to ja myślę, że właśnie będziemy się słyszeć, jak już się rozbuduje fajnie. Także jeszcze to chwilę zajmie. Dobra, moi drodzy, generalnie już zapomniałem, jak się mówi, ale jesteśmy ku kresu w ogóle tworzenia tej armii. Postanowiłem się rozbudować, jak zwykle zajęło mi to więcej niż bym chciał, dłużej niż bym chciał, ale rozbudowałem całą armię. Tutaj mam kozackich ludzi. Nie wiem, czy wszystkich zmieszczę. Chociaż tej statuły nie potrzebuję. Okej. Okay. Rozbudowałem na razie tyle, na ile mi pozwalało tutaj. Mógłbym więcej, ale na razie nie chcę. Nie chcę tutaj nic zrobić złego. A chcę ich tutaj jeszcze wszystkich złapać. Dobrze. Chcę się przegrupować z nimi ziutek. Dobra. No nic. Wystarczy, że atakujemy już teraz po prostu.
Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście młody Kratos tutaj kilka razy poległ. Myślę, że armia jest spoczy i ulepszona, wszystko mam ulepszone, wszystko jest ulepszone na cac. Więc generalnie weźmiemy tego źródła. Chyba nic nie zostało z żołnierzy, więc idziemy zaatakować, przejąć wszystko, co nasze. Oczywiście wychodzi na to, że Posejdon nas zdradził i uwierzył w tutaj gadki dotyczące tego, że on będzie nieśmiertelny, gdy uwolni tytana Kronosa. A wszyscy wiemy, jak się kończą takie obietnice, no nie? Bardzo źle. A czym bądź rać. Dobra, zniszczmy wszystko, jak idzie. Tak, żeby nie mieli punktu zaczepienia na nas. Już skilla, że złota zbroja, albo rycerze z brązu. Jedno z dwóch. Myślę, że i tak ich przepchamy. Tutaj mają swoich herosów jeszcze. To dlaczego ja walczę przeciwko nim? Wystarczyło, żebym im powiedział, ale widocznie nie. Dobra, atakujemy tutaj wszystko dookoła. Możemy im to centrum zniszczyć. Nie mogę sobie dostarczyć takich rzeczy. Obok jak stragany czy coś w tym stylu? Nie było. Dobra, nie ma co zwlekać, atakujemy ten cud, który mamy zniszczyć. Dobra. Olać ich. Tu są jakieś kosynierzy jeszcze, wieśniaki, którzy nas atakują. Olać ich. Idziemy stricte tutaj. Na cud, który pozwoli nam zwyciężyć po prostu i tym samym zakończyć ten rozdział. Tak jest. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Zostawię was jeszcze ze scenką, jeśli jakaś będzie. Zeus cannot interfere directly or it will touch off a war amongst all the gods. That is why you are here. Make no mistake. If Kronos escapes, this will be Atlantis. And all you love will be lost. Arcados, are you all right? Yes, just a bad dream. Come, join us. It is time to plan our attack. Let me make sure I understand. Osiris's pyramid guards another passage to the underworld? Yes. If we can reunite the body of Osiris, he will live again. We have one piece. There are three more which must be found and brought here. We have to split up. Amon-Ra, you, Chiron, and I will divide our forces and recover the other pieces. Ajax, you come with me.